Cześć wszystkim, witam was w czwartym odcinku z Bloons Tower Defense 3. Tym razem będziemy mieli dosyć śmieszną mapkę, czwartą już. Oczywiście na medium sobie ją zagramy. Zanim wszedłem do tej mapy, jeszcze wcześniej, wydawało mi się, że te balony będą lecieć od tych trzech stron i wszystkie będą wychodzić tędy na dole. Ale może tak nie będzie i mam tak nadzieję właśnie, ponieważ to by było dosyć trudne wtedy. I ta mapa wydaje mi się najtrudniejsza z tych wszystkich do tej pory. To więc nie wiem jak pójdzie. Z tego co widzę to na hardzie zwyczajnie wszystko kosztuje o 5 monet więcej? Czy to tylko taka jest różnica? Dobra, nie mam pojęcia. W każdym razie kasy mamy 650, no i stawianie tak shootera w jednym z tych miejsc nie będzie się za bardzo opłacało, ponieważ nie stać nas na aż dwa. No dokładnie tak. No, nigdzie by nie można jakby tego było położyć, żeby to pasowało, no chyba, że gdzieś tutaj, nie? Ale to raczej... Wydaje mi się, że tak shooter może tu nie za bardzo dobrze działać. Chyba, że w jakichś pojedynczych miejscach, nie? Zobaczymy potem. Na razie najpierw Dart Monkey, żeby się przekonać, którędy te balony chodzą. Na start sobie chyba tutaj to położą, mapkę. Mi się wydaje. I może drugą gdzieś tu. Wydaje mi się, że dwie mapki to może być dobry pomysł w miarę. Na tą mapę. Zobaczmy, no jak to będą lecieć. O, co jest? Nie ma dźwięku? Aż tak bardzo przyciszyłem. Wydawało mi się, że nie zmontowałem tej gry całkiem. Ciekawe. A pierwsza runda w miarę poszła, bez problemu. Czy mogę tu już coś ulepszyć? Mogę. Tylko co będzie się bardziej opłacało? Nie wiem. Pissing z czasem na pewno. Kurde, trochę mnie denerwuje, że ta gra nie ma dźwięku. Ale dobra, może zaraz to naprawię. Niech tylko dokończą tą falę. No i teraz czas naprawić dźwięk. Dobra, nie wiem, dźwięk tej mapy chyba po prostu jest zepsuty jakoś. Okej, to gdzie by teraz? No, tak shooter czy będzie dobry w tym miejscu? Będzie niszczył trochę tych wież i z jednej i z drugiej strony, więc teoretycznie by to pasowało. No takie jedno chyba jedyne miejsce dla niego będzie dobre. A, tylko że nie ma zasięgu. Nie, dobra, coś tam sięga. Więc git. I czy mi się wydaje, czy te balony są teraz tak dosyć mocno spowolnione. Ciekawe. Nie wiem, czy chcę extra range kupować dla tej wieżyczki. Możliwe, żeby się przydało. Ale powiedzmy, że na razie poczekam i zaoszczędzę na faster shooting. Te tak shootery mogą być dobre w tych kilku miejscach tu na początku, ale wydaje mi się, że więcej niż 3 stawiać nie będę. Tak myślę. Dobra, extra range pojedynczy. Żeby sięgały do tych balonów. Jeszcze tutaj na ukos. Do tych naprawdę już nie będą sięgać, ale to wiadomo. Ale to trudno. O! Nawet przestrzeliwują te strzałeczki przez te balony. Ej, to tutaj zrobiście ciała, jeżeli chodzi o tą górną trasę. Bo te wszystkie balony tak na pionowo lecą. Kurde, tak shooter pozbyła się prawie wszystkiego tutaj. To nawet nie taka zła opcja była. Dobra, Blade. Teraz powinno być niby większy zasięg, ale czy faktycznie? O, już są zielone balony. Ale wolniutkie wszystko, takie ciekawe. No, powoli przeskakują dalej. Ale tutaj mapki tam dokończą bez problemu. Dobra, na której rundzie były żelazne? Na 20 czy około 16? Nie pamiętam, ale chyba od 16 pocznę oszczędzać na armatkę, tak myślę. Ale przed tym myślę, jeszcze kupię sobie parę tak shooterów, bo one są tutaj jednak kozackie. Wydawało mi się, że nie będą za bardzo przydatne na tej mapce.
Ale to nam praktycznie wszystko robią. I teraz tak, ciekawe, czy umieścić to na duże, na górze, że, czy na dole tutaj? Gdyby się tu mieści. No, niech będzie. Trochę się zwiększy zasięg, już będzie tam też na górę trafiało raczej. Już prawie nie dochodzą do tych małpek w ogóle. Te balony. Jeszcze ten tak szuter z tym zasięgiem. Jak przejdę tą mapę od razu na medium, to będzie nieźle. Może od razu spróbuję na hardzie nawet. Ale pod warunkiem, że ją faktycznie ukończę od razu. No, faster shooting na tej. Gdyby się jeszcze zasięg przydało jej zwiększyć. Bo nie sięga za bardzo tam na górę. Niestety. To trochę mało daje. Ale nie szkodzi. Dobra, super range tej na dole, żeby sięgała jeszcze bardziej. Tak, jak ta górna. O, no i super, już to działa. Mapki bezproblemowo się pozbywają tych następnych. No i super, dwa blade'y. Ciekawe, czy będą się pozbywać wszystkich balonów. O, żółte. A, przechodzą cwaniaczki. Nie tak łatwo. O, Red, nie spodziewałem się, że to akurat tutaj będzie przechodzić. Ja będę musiał kupić kolce. Oj, nie mam kasy. Ups. Czyli pierwsze przeszły, niestety. A to przez to, że jest tylko z jednej strony przeszedł ten tęczowy cwaniak. Niestety. No bo tej trochę to ulepszyłem, to tej jeszcze ulepszę, żeby było mniej więcej porówno. I może tej też zwiększę zasięg nieco. Chociaż niedługo trzeba będzie zacząć zarabiać na armatkę. A dobra tam. Raczej spróbuję. Czyli trzeba się bardziej skupić, kurczę, na tej pionowej trasie. Bo wygląda jakby... Chociaż... Nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że ta pionowa trasa to ma nieco więcej do przejścia. Oj. No i kurde, przechodzą dalej. A jednak nie tak łatwo jest, jak widzą. Dobra, razy darcy na tej. Bo tutaj już wszystko ulepszyłem, no. Oprócz tego super range'a, którego raczej no nie uda się. Znaczy nie będzie... nie zdawał, raczej. Tak myślę. No, trzeba na tą armatę zrobić. Trzeba pomyśleć, gdzie ją postawić, no bo te żelazne balony mogą iść z jednej i z drugiej strony. Więc to może być trochę bez sensu. Najlepiej jakbyśmy mieli dwie armaty. Albo ewentualnie jedną postawić i ustawić ją na last. Tylko że jeżeli będą z jednej strony cały czas nadciągały kolejne balony, a z drugiej będą lidy na przykład, to może nie być tak kolorowo. Trzeba będzie pomyśleć. Fajnie jakby te tak shootery umiały niszczyć żelazne balony, ale chyba nie ma takiego ulepszenia w żadnej z gier. Dobra, no gdzie tą armatę w takim razie? Żeby dała jak najwięcej, nie? I żeby przy okazji jeszcze najlepiej to się zmieściły kolejne tak shootery. Żeby mieć tu ich cztery przynajmniej, nie? Powinny się zmieścić cztery i możliwe, że tutaj może gdzieś ustawię tą armatę. Zwiększony zasięg. I na last. No zobaczmy, jak to będzie działało. O, armata mi dźwięk naprawiła. Albo tylko jej... mam po prostu dźwięk. Nawet widzę, że niezły zasięg ma ta armatka. To znaczy... dolatuje dosyć szybko tych balonów.
a w dodatku dosyć sporo ich niszczy i po jednej, i po drugiej stronie. Nieźle. No, jak przyjdzie pierwszy żelazny balon, to zobaczymy, jak to sobie podziała ta armatka. No tutaj już te katapulty to raczej dużo nie dadzą. Wydaje mi się, że to nie ma ani jednego nawet miejsca, gdzie by to mogło się opłacać. No chyba, że tutaj w jednym miejscu i tutaj, ale tam już... raczej balony aż tak daleko nie będą dolatywać. I nam aż tak dużo tam ta katapulta nie da w jednym miejscu. O, i znowu nie ma dźwięku. Ciekawe rzecz. Dobra, większe bomby. O! Niektóre rzeczy mają dźwięk, a niektóre nie. O, poradzą sobie tutaj? Dobra, poradzą bez problemu. No i teraz tak, czy kolejna armata? Czy może tak shootery kolejne? Wydaje mi się, że jedno i drugie daje całkiem sporo. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że tak shootery mogą być nieco lepsze. No bo ustawiałbym tu ich jak najwięcej, najlepiej. I może tam dalej po prostu armaty. Najlepiej tak trochę u góry, o. Pięknie. A niech ma pojedynczy większy zasięg. Ciekawe, czy będzie mnie dla mnie możliwe, żeby tu na dole jeszcze postawić. Jak nie, to będzie trochę głupio. No to świetny, taki bezdźwięczny odcinek. Prawie. Coś tu twórca chyba zrąbał po prostu z plikami dźwięku w tej mapce. A może nie kupować już kolejnego shootera, tylko zrobić na bekona? Ciekawe, do ilu by sięgał, jak daleko. Mogę to w ogóle zmieścić jeszcze na dole? Kurde, nie mogę. No niech to. Przeliczyłem się. Z tym miejscem. No ale przynajmniej 4, więc już niech będzie. Zastanawiam się, czy ten tak shooter w ogóle sięga... gdzieś tam u góry? Na wukos? Chyba sięga. Ojej, mogę to lepiej ustawić. No trudno. Nawet to strzela do tych po lewej. Spoko. Mógłbym tutaj nawet super range'a zrobić, ale nie wiem, czy to dużo da. Czy jest to bardzo opłacalne. A, najgorzej będzie z tym śmigłowcem. No coś mi się wydaje, że za szybko to go nie rozwalą. Dobra, czy tak shooter tu się jeszcze jeden zmieści? Nie za bardzo chyba, jak widzą. Ajajaj, no. I tutaj też niby. Niby jest miejsca, a nie ma. No to śmiesznie, to co? Zarabiamy na armatki i chyba same je postawią. Gdzieś. Na spamie ich tutaj jak najwięcej po prostu. No i jakoś to się wygra wtedy. Tylko teraz się ciekawię, no bo tutaj hard polega na tym, że nie można stracić ani jednego zdrowia. No i z tym może być problem właśnie. A może jednak zarobić na bacona? W sumie to tak, już ma zarobione. Ładnie sobie tutaj poradził nawet. Bacon. O, ale on nie sięga. Znaczy sięga troszkę. Do jednej małpki. Gdzie bym się go bardziej opasało umieścić? Tutaj gdzieś czy tam? Nie pamiętam, to ma ulepszenie przypadkiem, że może działać na więcej wież? Z tego co pamiętam, to chyba ma coś takiego. No, wydaje mi się, że... Tak, dobra, za 510 można jeszcze zwiększyć. Wow, jak ta armata teraz ma zasięg. Dobra. Chcę to? Pewnie. No to teraz będzie chwila prawdy zaraz. Bo będzie ten głupi mob.
Ciekawe, czy moje wieżyczki sobie poradzą z nim. No dobra, trzeba poustawiać jak najwięcej tych armat po prostu. Tutaj też ustawię na last. Extra range. Misu. Najważniejsze, żeby to szybko strzelało w tego małaba. Nie wiem, czy nawet... No właśnie, to daje większy large. Larger area. I to się, no, może nie przydać. No, małaba. Ważniejsze chyba, żeby szybciej strzelał, więc chyba po prostu na spamie tych armat. I na razie im za dużo nie będę kupował tych większych bomb. Bo i tak to sobie radzą bez problemu. O! Przejdą czy nie? O, to jest pytanie. Nie przejdą. Ale było blisko, cholipka. Nie, czekaj, a może małaby były bliżej 40 fali? Nie pamiętam. Wiem tylko, że jest problematycznie z ceramiczki, które nie za szybko się rozwalają. Zastanawiam się, co mogę na to poradzić. Po prostu większe bomby? Oj, znowu. No, rozwali je czy nie? Może być ciężko. Czy będę musiał kupować kolce? Nie, nie, całe szczęście nie. Mogę jeszcze zwiększyć shoot speed. Dobra, spróbuję na to zrobić. Najważniejsze, żeby te armaty jak najszybciej po prostu strzelały. I niech strzelają szybciej. No, teraz to szybko strzelają. Kurna, ten bacon to jest nieoceniony przeze mnie chyba. Okej, okay. I radzą sobie bez problemu. No dobra. Oj. Chyba, że to znowu te ceramiki głupie. Ups. Będę musiał? Nie, dobra. Uff. Kolejna armata, czy ulepszenie? Dokupić. Dobra, niech mają te po jedno ulepszenie, dobra. Bo tutaj już zaczynają sobie troszeczkę nie radzić, więc jak będą nieco powiększone, no to będą zdejmować trochę więcej tych balonów. No, o to chodziło właśnie. Kurde, czemu one sobie nie radzą na te czarne? A może radzą sobie? Rozwalają w tych czarnych te balony, co mają wewnątrz. A zresztą tam nie wiem. Dobra, więcej armat. Jeden piksel, super. Cały czas ten bacon dosyć daleko sięga. Wow! O kurna. No to chyba właśnie przeszły. Za mało armat? Już wiadomo skąd przybywa. Kurde, to jak to ugryźć w takim razie? Tak, shootery tutaj są kozackie, tylko że no właśnie. Te armaty sobie nie radziły z tym młabem głupim, kurde no. Szkoda, że nie można jakoś ich spowalniać. No dobra, nie wiem, zacznę od tak shootera tym razem. Dobra, runda 34 przeszła.
Jak widzicie, teraz troszeczkę inny zrobiłem pomysł. Jeżeli można to nazwać jakimś planem. Kurde, no i nie ma zasięgu. Pierniczone. No nic. A nie, dobra, mam. Dobra, bo już się przestraszyłem, bo położyłem armatę, a jakoś nie miałem zwiększonego zasięgu, a to jednak się jeszcze dało radę. Jak widzicie, tutaj żadna z tych armat nie jest w ogóle ulepszona na większe bomby. A przed nami... Map. Po raz kolejny. Ponieważ 36 runda? A nie, dobra, czyli jest na jakiejś innej. Znowu się myli. Kurczę, nie wiem czemu jakoś tak... Nie mogę tego wyczuć. No nic, postawiłem na taki pomysł, że skoro ten Moab jest pojedynczym balonem, no to pewnie armaty ulepszone za dużo mu nie będą robić, tak mi się wydaje. Ta mapka mi tutaj strasznie przeszkadza. Nie wiem, czy ją nie sprzedać. Może kiedyś. Oj, nie widzę, że nie umieszczę tutaj już armaty, szkoda. Ale tutaj mogę na samym początku umieścić, zamiast tak shootera kolejnego. W sensie, czy to będzie dobry pomysł? Chyba tak, no armaty tutaj będą więcej dawać niż tak shootery, które zresztą tutaj umieściłem teraz 4. I jakimś cudem się udało je zmieścić właśnie w taki sposób. Uch. Dobra, 47 runda to była. Czy dadzą radę? Ulepszone bardzo. No jasne, że kurna nie. Ja pierdzielę, no czemu?
Ciowo? Czy przypadkiem nie powinien być szmłap? Dziwny bardzo. 36 runda, czy ja nie chcąc wziąłem. A dobra, 37, czyli znowu pomyliłem. I co tu kupić więcej, no? Kurde, wszystkie tu ulepszone rzeczy. Super mapka mogłaby być bardziej ulepszona. No zobaczmy jak pójdzie. Czy znowu przegram? Czy może tym razem będzie jakieś wygranko lepsze? Zobaczymy. Tym razem supermapka ma nieco większy zasięg. Więc to plus. Oczywiście, że przejdzie wszystko. Prawie. Powinienem był postawić jeszcze jedną armatę. Żeby tutaj się pozbywała. Tuż przy tej supermapce. No. Druga armata będzie dobra tutaj gdzieś. Na dole. Albo wyżej, kurde, już sam nie wiem. Ale przynajmniej w końcu, kurde, przeszliśmy przez tą falę, 36-7 na tym poziomie. Pierwszy raz chyba. Albo zarobię tej mapce na Laser Vision. Nie wiem, co by się bardziej opasało. O, dobra. Więcej życia stracę. Przez to, że się tutaj zastanawiam i nic nie podejmuję decyzji w ten sposób. Albo bacona zakupię, który zwiększa attack speed. Dla mojej mapki jeszcze zwiększy super. Może by się to opłacało nawet. Ciekawe, czy ta super mapka, czy w ogóle na nią na coś to działa. Znaczy niby dalej trochę ma zasięg, więc chyba spoko. No dobrze by było u niej tego lasera wykupić. Kosztuje aż 3,5 tysiąca. Nie wiem, w której rundzie ja dam radę na to uzbierać. Ale coś tam rusza, kurczę, no. Za którąś próbą, nie wiem, czy czwartą, czy piątą. O! Te tęczowe mnie, kurde, wkurzają, bo strasznie przechodzą. I to tak trochę głupio przez to jest. Spowolnię je tutaj, bo za bardzo kombinują. O! No za bardzo przechodzą. Może kolejna bomba? Nie wiem. Może coś tu podziała w ten sposób. Najważniejsze, że przynajmniej pierwszego moaba udało się załatwić. Teraz tylko trzeba się przygotować na drugiego, który będzie koło 50 fali, tak mi się wydaje. No te ceramiki to szalenie przechodzą normalnie. Kurde, to super mapka nic nie trafia, jak są za daleko. Dobra, spróbuję je zrobić te 3,5 tysiąca. Mam nadzieję, że się uda. Ta jest teraz ustawiona na first. Na last powinno być to wszystko. Może oprócz tej jednej. No i znowu tutaj poczęły przechodzić, kurczę, no. Mogę sobie już darować te parę zdrowia, no cóż. Ja nie ma szans, żebym na to zarobił. Oj, chyba teraz to przerąbałem trochę. Kurna, to będzie chyba... Nie, to będzie już strata wszystkiego. Chociaż nie, dobra. Nas pomijałem wystarczająco kolców. Trochę chyba niepotrzebnie. Za dużo tych kolców nas pomowałem.
No, potrzeba jeszcze jednej armaty, bo tutaj sobie przestają radzić niestety. Tylko właśnie, kurde, teraz nie wiem, w którym miejscu będzie najlepiej umieścić gdzieś z przodu. Może tak. Jak przychodzą te ceramiki, to potrzeba no czegoś takiego właśnie bardziej. Ciekawe, czy do tej sięga. Kurde, niestety nie. Szkoda. No, bo zwiększę tutaj szybkość strzelania. Rany, jak ja to normalnie tak na farcie wszystko robię, no. No super mapka, czemu strzelasz tam? A, bo tam nie masz zasięgu, no dobra. Te parę zrobię, przeżyję. Nie podoba mi się to wszystko, za bardzo przychodzą. Wcześniej nie miałem z tym problemu. Ale kurczę, no muszę kupować co innego niż ulepszenie do tej sumy mapki, bo mi tutaj za bardzo przychodzą, no. Te spowalniacze też nie będą zbyt dobre. O, a może tutaj armatkę? Akurat by się pasowała. Jaki zasięg ma zwiększony? Oczywiście dalej jest zbugowany dźwięk. Bo tak jest zabawniej, oczywiście. Fajnie, że z bykonem tutaj ta ostatnia armata sięga trochę dalej w tej trasie. A jak to w ogóle działa, no? Jak przy pierwszych paru próbach ustawiałem te wszystkie wieże tak jak najbliżej i ich ustawiałem naprawdę bardzo dużo. I tak przychodził map, a teraz ich ustawiłem o wiele mniej. Tylko jedna super mapka i już się udało, jakby przejść przez to. A może te lasery się aż tak nie opłaca? Ale i tak spróbuję na nie zrobić. 3500, no. Może z tymi paroma armatami już da radę. Żeby tutaj nie przechodziło już nic więcej. Może teoretycznie i tak będzie przechodziło, jak będzie wystarczająco dużo tych ceramik kupich. Bo z nich najwięcej tych tęczowych wypada, a z tęczowych, kurde, wypadają jakieś białe już po wszystkim, kurczę, no. O, jest moab kolejny. Ale wydaje mi się, że raczej nie przejdzie. No, mam więcej wszystkiego, więc... No... Nielogiczne by było, jakby przeszedł. O, dawaj, rozwalcie je. Ile tam balonów jest w ogóle nastakowanych w jednym miejscu? Rozwali się? Jeszcze trochę masz zasięgu, dawaj. Jest, dobrze. Ale to już powoli, no niezbyt. A 5 rund, żeby zrobić do 3500. Ciekawe, czy się uda. No. A może się nie opłaca to w ogóle? No. Kurde, czemu ta supermapka nie strzela tam, gdzie tych balonów jest nieco więcej? O rany, i znowu zaczynają przechodzić, no. I u dołu, i u góry. Tylko te kolce trzeba stawiać. To chyba jeszcze postawią? O, tak nagle odlagowało, że się zdezorientowałem troszeczkę. Czemu ta armata nie może strzelić do tych pierniczonych balonów? No, parę zdrowia straty, trudno. No prawie mam 3500, kurde, no musi się udać to zrobić w tej rundzie. Ale kasa w ogóle szybko napływa. Dobra, pięknie, laser vision. Czy to cokolwiek dało? Dobre pytanie teraz. A coś tam może dało? Dobra, teraz wiem, że na pewno będę chciał postawić jak najwięcej tych armat. Tylko nie wiem, w którym miejscu, może wokół bykona po prostu. Na tej krzyżówce, żeby porozwalało jak najwięcej. Nie będzie zły pomysł taki. Kurde, ale dużo strat zdrowia. Najwięcej ze wszystkich map chyba na tej.
miałem akurat najwięcej strat. Dobra, teraz wystarczy już nas pomować, tylko tych rakiet już się przejdzie. Chyba nawet nie uda mi się zarobić 4080, tak mi się wydaje, więc nie będę próbował. Być może bym mógł spróbować Epic Range kupić u tej małpki, ale nie wiem, czy to się opłaca. Stracę 1400, a ona tylko trochę dalej będzie strzelać. I to by się opłacało tylko w tym miejscu, a ona i tak nie przebija tych zamrożonych, więc chyba bez sensu. Dobra, gdzie ja mam tutaj przy tym baconie zasięg? W takich miejscach, no dobra. No to po prostu będę tutaj już od dołu je ustawiał. Wszystkie będą ulepszone na maksa i jakoś to przejdzie. No. W sensie balony nie przejdą. Tylko raczej jak gierkę przejdę w końcu. A to już ostatnia mapa z tych dostępnych na Congregate. Już kolejna będzie na Ninja Kiwi. Wszystkie te medale będą stracone, ale wywalone w te medale. I tak trzeba będzie jeszcze tylko tego harda zrobić i nie wiem, chyba spróbuję go zrobić na tej pierwszej mapie. Wydaje mi się, że będzie najprostsza. Chyba. Tak mi się wydaje. Ale to jest pułapka ustawiona z tych wszystkich rakiet. Śmiesznie to wygląda dosyć. Powinien je trochę dalej od siebie poustawiać. Może następną umieszczę gdzieś tutaj? Chociaż nie, bo nie ma zasięgu do bikona, więc to bez sensu. Tutaj się mieści. Ma tutaj zasięg bacon? Ma. O, to super. Akurat to miejsce jest niezłe. Wow, ale te rakiety mają zasięg, nawet nie wiedziałem. Dobra, radzą sobie. Rakiety to jest dobra rzecz, kurczę. Tylko trzeba ten... raczej mądrze je ustawiać. O! O, ciekawe. Nie przeszły. Czyli co, teraz 50 runda. Co tu poustawiać, żeby było jak najmądrzej? Żeby na pewno nic nie przeszło. W których miejscach te rakiety? Tutaj. I jeszcze może po prawej stronie. No zobaczmy, ostatnia runda. Czy to się uda, czy się nie uda? W ostateczności co mam? Pineapple'a. Można spróbować go użyć gdzieś. Bo chyba jeszcze nigdy go nie używałem, tak mi się wydaje. Jak pojawi się Moab, to spróbuję go gdzieś obok ustawić. Ciekawe, co się stanie. Dobra, jest Moab. 3, 2, 1. Boom. Udało się. Ha! Pięknie. Nawet całkiem sporo zdrowia. Ej, ja nie wiedziałem, że te pineapple są takie dobre. Na te moaby. Dobra, kontynuuję granie i spróbuję zaoszczędzić na tutaj Plasma Vision. Będzie śmiesznie. Zaufajcie mi. Chyba trochę mi dawało te rzeczy, tak mi się wydaje. W ogóle ciekawe, Plasma Vision kosztuje tyle samo, co jeszcze w ogóle kolejna super małpka. I tak myślę, że jak zrobię na plazmę, to spróbuję sobie jeszcze Epic Range'a kupić. O, kolejny Moabik. Leci sobie. Zaraz skończymy to na 52 fali znowu. Nie, dobra, Moab tutaj już jest... już jest zarąbywany. Bezproblemowo prawie, że. Dobra, plazma. Jedna małpka tu jedna już nic prawie nie daje. A jeden moabik tam. Zero problemów. Co nie? Chyba. No raczej, że tak. Dosyć szybko jest niszczone. Jeszcze mnie nie stać. No co to ma być?
4080 dawaj tą plazmę. Chyba pierwszy raz w ogóle ją będę miał w tej grze. Ciekawe jak wygląda. A, takie kuleczki śmieszne. Patrzcie jak szybko zapierniczają kile tej mopsy jednej. No i co teraz? A, no tak, chciałem jeszcze Epic Ranger zakupić. Nie wiem po co, ale chyba po prostu... żeby było śmieszne ulepszenie. To super mapka prawie pojedynczo sobie radzi ze wszystkim. No to ładnie. W ogóle jak wcześniej mi poszło? W sensie jaki miałem wynik na jakiejś tam mapie na hardzie? Nie wiem gdzie to sprawdzić. This week? Nie, friends. Nie, nie wiem. Lives left 50. Highest level complete, to będzie to. 57. Wcześniej na 57 się zatrzymałem, no dobra. No CTSG trochę lepsze, 66. Ja nie sugerujcie się tak tym znajomym, bo tutaj na kongregacie w ogóle można sobie dodać prawie każdego do znajomych, jakiego się tylko chce. Epic Range. 54 fala. Oczywiście bez dźwięku. No to kółko zasłania niemalże wszystko. Może spróbuję zarobić na drugą super małpkę? Chyba będzie bardziej sensowna niż po prostu kolejne armatki, tak mi się wydaje. Tylko będę musiał znowu w mądrym miejscu ustawić. No i trzeba najpierw zarobić oczywiście. Ale to chyba nie będzie problemu. 4080 potrzebują. Tylko gdzie tą mapkę superową te wtedy ustawię? Chyba gdzieś może koło tutaj po prawej stronie, znaczy po lewej. Żeby już nie sprzedawać tych armat, bo one, no, coś tam się przydają. Wow, dużo tych mobów. Ja może tu sobie postawię pineapple'a. No to chyba koniec mojej zabawy. Naspomowałem sobie tych holców, ale nic nie przeszło. Znaczy przeszło, no. O, ciekawe, zależnie od mapy tutaj jest inny kolor medaliku. No nic, udało się medium ukończyć na tej mapce. Następną mapkę spróbujemy sobie na Ninja Kiwi, to jest już jakaś w kształcie małpki. Ciekawe. Tutaj już będziemy mieli znowu pojedyncze wejście i wyjście. No coś już mógłbym pomyśleć na strategią, ale na razie mi się nie chce. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Bądź co bądź, jednak w końcu mi się udało, więc jestem z siebie bardzo zadowolony. Już mam poniekąd strategię na harda, jeżeli by chodziło o ten poziom. Ale powiedzmy, że na razie popróbuję na tych innych. Na pewno ostatni poziom, jaki bym chciał próbować na hardzie, to jest drugi. Bo on był dziwny. No dobra, na razie.